że 99% polityków, zostawiam ten 1%, bo co do pana nie jestem taki pewny, jak idzie do wyborów, to chciałoby je wygrać. Nie, no, jak się idzie do wyborów, to po to, żeby dostać możliwie maksymalny wynik, jeżeli już się coś robi, prawda? Po co nam to jest potrzebne? No po to, żeby mieć tę bazę tych, no, 15% powiedzmy sobie ludzi, bo powiedzmy jasno, no wie pan, żyjemy w pół demokracji i w pół demokracji rządzi większość. Większość, wie pan, że głupich jest więcej niż mądrych, w związku z czym dziwienie się, że... Nie wiem, nie robiłem takich badań, mogę podejrzewać. W związku z tym dziwienie się, że naokoło panuje głupota, to jest, w ogóle ja pan powiem, z tą pół demokracją to nie tylko chodzi o głupotę, chodzi o coś znacznie większego. Otóż jak mamy pół demokrację. Pan będzie tak sobie program tak, pluł tak, na to słowo? Na to słowo tak, no wie pan. Okay. Otóż jak mamy... A jak na socjalizm pan nie ja, ja normalnie wystawiam gwiazdki, żeby to obrzydliwe słowo... Ale na socjalizm pan nie przyjdzie spłynął, jak pan właśnie, to już tak... Bo to przyczyną jest pół demokracja. Karol Marx powiedział na to, żeby zbudować socjalizm, wystarczy zbudować pół demokrację i już głupi sami ten socjalizm zbudują. Ale przechodząc do tego, najgorsze w tym jest, że w pół demokracji nie istnieje prawda. Ja jestem człowiekiem starej daty, ja przywykłem do życia, nawet za komuny, komuna tłumiła prawdę, ale komuniści wierzyli, że prawda jakaś jest. Wszyscy wierzyli, że natomiast dzisiaj w pół demokracji nie ma prawdy. Jest to, co mówi większość. Prawda jest to, co mówi większość. Ja panu dam konkretny przykład. Nie? Mówiłem tam od półtora miesiąca czy dwóch miesięcy, prawda, że Rosjanie nie wejdą na Ukrainę. A 99 komentatorów tłumaczyło, że wejdą, okrutny Putin, stłamsi, już leciłem, wywiady donoszą, że i to, pana, co się dzieje? I teraz, proszę pana, Putin na Ukrainę nie wchodzi. To w normalnym kraju, w którym ja bym żył, ja byłbym natychmiast jedynym komentatorem, a tych 99 by już nigdy nie zaproszono na żadne. Pani Marcin Najman, bo też mówił, że nie wejdzie. A mogę się pana, to dwóch czy trzech, ja mogę pana zapewnić, że tych wszystkich 99, już mówię, dalej będą uznanymi ekspertami. A komuś będzie idiotą, który mówi nieprawdę, ponieważ mówi co innego, niż myśli większość. Człowiek, który mówi co innego, niż myśli większość, mówi nieprawdę. Nawet jeżeli jest to zgodne z rzeczywistością. Otóż my, ludzie starej daty, wierzymy, że prawda to jest zgodność idei z rzeczywistością, a nie z wolą większości. I dlatego nie nienawidzę pół demokracji, ponieważ tam muszę się dopasować nie do prawdy, tylko do tego, co sobie myśli pół większość baranów. I tyle.